W polityce to grunt mieć dobry program wyborczy, a partia obroni się sama. Hołownia, zlikwidujemy czerwone paski na świadectwie, będą paski różnokolorowe. To jest moja rozmowa z żoną, gdy jedno z was chce być romantyczne, a drugie praktyczne. Polska zaczęła wydawać Ukrainie jej obywateli, którzy trudnią się przemytem ludzi. O kur... Jeszcze nie skończyło się lato, a już eksperci zapowiadają zimę stulecia. Niech oni najpierw nauczą się trafnie prognozować pogodę na następny dzień. Tylko tyle. Polska po 15 września postuluje nie tylko przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy, ale także chce zakazu importu miodu i malin. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stopy procentowej o 0,75 punktu procentowego. Na taką wiadomość dolar zareagował mocnym umocnieniem się w stosunku do złotówki. Tu bardzo ładnie widać to na tym wykresie. A gdy już trochę się oswoił z tą informacją, trochę ochłonął. A sam jestem ciekaw, co jutro dolar powie na tą wiadomość.